Niesiek, pamiętaj, dzielisz się jajkami, a nie opłatkami. I grzecznie, uroczyście. Aha, i nie da się wpuszczać. Dobry wieczór państwu. Wesołego, aleluja. Złazić mnie w tej chwili. I siadać za stołem. A chamstwo zostawić na poświętach. Ja się tu do was z przyszłym podzielić barankiem i jajami, a nie z grami po świątecznym stole. Cały odrus ponabruzali, kopyta pozastawiali, traktory, sandalia. Chwila, moment, prezesie, po co nas pan tu zaprosił? Na zgodę. Kogo z kim? No wie pan, w święta nawet się rodzina godzi, a pan prezes to jest tego tutaj wszystkiego ojciec. No i prezes, i jako on ma święte prawo. Do czego? Do tego, żeby was jako naród odmasonić, odżydzić, odżywić i pogodzić. I dlatego wszystko wisi, tak? Niech się kornik nie unosi. Co ma wisieć? Niech utonie. Prezesie, zrobił nas pan wiajo na same święta przed całym narodem. Państwo widzą, prawda? A państwo dostało zaproszenie? I co tam pisze? Zaraz. Uprzejmie zapraszam cały zespół KB3 na Alleluja i świąteczną ucztę duchowną. No. Podpisano prezes z koleżanką. No tak. No tutaj przecież nic nie ma o jedzeniu. Tak. No, to jak się teraz państwu wszystko wyjaśniło w głowie, to zapraszam do dyskusji. Moja koleżanka jeszcze raz poczęstuje państwo jajkiem. Nie to, tu masz świeże. Aha, proszę się częstować. Jak państwo wszyscy doskonale wiedzą, wejdziemy do Unii Europejskiej jak w masło. Pod warunkiem, że nauczymy tych kombinatorków z Brukseli życia. Nasz kraj jest dla Unii jakby złote jajko. Oni od nas dostają tak. Nowy moduł rodziny, gdzie kobieta nie puszcza się do pracy, tylko dmucha w domowe ognisko. I czyste chrześcijaństwo, czyli wiedzę, jak rozmnażać się bez grzechu, czyli niepokalanie. I ogólne wartości moralne. A co to znaczy, prezesie, ogólne? Ogólne, czyli obejmujące cały naród zawierzony w Częstochowej na wypadek nieszczęścia wejścia do Unii Europejskiej. Jezus Maria, prezesie, co pan mówi? Całe szczęście, że takich jak profesor jest w naszym kraju duża mniejszość, co by boso piechty na kolanach wlazły tej Europie bez wazeliny. I jeszcze jedno. My im, tym szwabskim żabojadom z Brukseli, oddajemy w pacht nasze wojsko, co ich wyniesie i tak dużo taniej, bo historycznie ono może iść w bój bez broni. A bok orła znak pogoni, poszli nasi wuj bez broni. Czyż można taki wielki, historyczny i czysty naród zawierzyć parszywej od występków Unii Europejskiej? Wesołych świąt, narodzie. Jeszcze cię czeka finał.